Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No komuniści polscy, rosyjscy, czescy, wschodnio-niemieccy, kubańscy, no wszyscy ci sprzed lat 50-70 powojenni, no to budowali socjalizm w ten sposób, że robili wszystko państwowe. Fabryki były państwowe, sklepy były państwowe, przedsiębiorstwa, PGR-y, państwowe gospodarstwa rolne, to wszystko było państwowe. Socjalizm miał być zbudowany no, rękoma polityków i urzędników. Nie za bardzo to wszystko powychodziło, nie za bardzo to wszystko działało. No a teraz amerykańscy komuniści znaleźli lepszą metodę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. Przepraszam. No, dlaczego wykombinowali lepiej? No wykompilowali lepiej tylko dlatego, że mówią, no po co państwo ma budować socjalizm, kiedy kapitaliści mogą zbudować socjalizm. No i teraz podatkują wszystkich prywatnych przedsiębiorców. Prywatni przedsiębiorcy po prostu się ściskają, jak zarobić. Regulują wszystko, kogo można zwolnić, kogo nie można zwolnić. Także wszystko jest w rękach polityków, rządu, komunistów. No i teraz komuniści się wzięli za 401k, czyli 401 litera K. Co to znaczy 401 litera K? No IRS, czyli Internal Revenue Service, czyli Urząd Podatkowy, no podatkuje ludzi. No i paragraf 401, linijka K, dotyczy tego, że ludzie mogą sobie odkładać pieniądze. Co, jak to znaczy? No to znaczy, że powiedzmy, jeżeli ktoś tam zarabia 50 tysięcy, no to może sobie odłożyć 20 tysięcy. No nigdy nie odłoży 20 tysięcy z 50, no ale ma taką szansę. Ktoś zarabia 100 tysięcy, też może sobie odłożyć 20 tysięcy. Ktoś zarabia 200 tysięcy, też może sobie odłożyć 20 tysięcy. 20 tysięcy to jest maksimum, które można sobie odkładać co roku na konto. No i dlaczego to jest takie ważne? To jest takie ważne, że jak ktoś zarabia powiedzmy 50 tysięcy i odłoży 20, no to składa zeznanie podatkowe, że zarobił 30 tysięcy. No to jak składa zeznanie, że zarobił 30 tysięcy, no to ma kwotę wolną od podatku 24, no to płaci podatki federalne powiedzmy tylko od 6 tysięcy. No ale co się dzieje z tymi 20 tysiącami? No tych 20 tysięcy on nie może dotknąć. On może je dotknąć dopiero jak skończy 60 lat, no i może zacząć wybierać. No i wtedy te podatki trzeba zacząć płacić. No i to jest to samo, jak ktoś by odkładał od 100 tysięcy, no to deklaruje, że ma 80, odejmie od tego 24, czyli będzie miał 56 rozliczenia do podatków i tak dalej, i tak dalej. Także te 401k, no to jest taki dodatkowy filar. Dobra sprawa jest, że bardzo często firmy, w których ludzie są zatrudnieni, dodają do każdego dolara, powiedzmy dolara. No oczywiście nie dodają do tych, ktoś odłoży 20 tysięcy, to dołożą następne 20 tysięcy, no ale powiedzmy tam do 5-10% tego, co ktoś sam odkłada, no to dołożą, czyli powiedzmy, jeżeli dokładają do 10%, to ktoś odkłada 20 tysięcy, no to 10% jest 2 tysiące, no to firma dołoży drugie 2 tysiące, tak? Także będzie gdzieś leżało 22 tysiące. Także że w ten sposób to działa. Podatki nie są płacone na bieżąco, suma jest odejmowana, także to wszystko brzmi dobrze. No tyle tylko, że trzeba zacząć wypłacać, jak ma się już tam chyba 75, 62 lata chyba, to już nie można
nie można przesuwać, tylko trzeba tam wybierać co roku jakąś tą sumę. Po co? No po to, żeby zapłacić podatki. No i tutaj teraz wchodzi administracja komunistyczna Bidena. Oni powiedzieli, że w zasadzie te wszystkie 401, no to są akcje. To są akcje, to jest Dow Jones powiedzmy, na giełdzie, no to teraz jest tam 33-34 tysiące. 30 lat temu, no to było tam 5-7-9 tysięcy. To dużo poszło za Trumpa, wszystko się rozwijało. Za Bidena spadło około 1/3. Także jak ktoś miał emeryturę, liczył na te pieniądze, no to dzięki komunistom Bidena to spadło tam do 20 chyba 8-9 tysięcy. No ciężkie pieniądze zniknęły. No prawda jest taka, że tam one wzrosły. Jeżeli ktoś nie wypłacił, no to ilość akcji zawsze ma taką samą, tyle tylko ile przelicza się na dolary. No nie jest to tak idiotyczne jak powiedzmy z Bitcoinem, to nie ma takich fluktuacji. No ale co jest ważne w tym, co chcę powiedzieć, no, to jest to, że w Polsce komuniści, w Ameryce komuniści, no to są zieloni komuniści, no i oni pchają trzy rzeczy. Pchają te środowisko, pchają społeczeństwo, no i pchają państwowe rządzenie. To jest tak zwane ESG. ESG, no to jest Environmental, Social i Governance. No, trzy podstawowe rzeczy, które komuniści chcą trzymać łapę. Sprawiedliwość społeczna, no to jest właśnie teraz zmuszanie firm. No bo jeżeli ktoś ma 401, plan 401 i powiedzmy zainwestuje w Apple czy w jakiegoś tam Forda, no to ci ludzie, te firmy produkują jakieś telefony, jakieś samochody. No i jeżeli produkcja działa dobrze, jeżeli sprzedaż jest dobra, no to po prostu akcje rosną, no i później te akcje są droższe, no to na koncie emerytalnym pojawia się więcej, no i tam za kilkanaście lat to się tam uzbiera. No Dow Jones, no to tak średnio ostatnie tam parę lat, no to wzrastał 7-8%, no w tym roku też wzrośnie może 8-9%, no tyle tylko, że inflacja pożera te 7-8%, także za komunisty Bidena i za tych wszystkich socjalistów, co zostali wybrani, czy Amerykanie, no są coraz biedniejsi, albo co najmniej nie są bogaci. No i Departament Ministerstwo Pracy, czyli Labor Department, no to teraz właśnie powiedział, że zaczął ingerować w to, gdzie ci inwestorzy, gdzie ci powiernicy mogą inwestować te 401. No i tam w zasadzie zmuszają tych wszystkie te firmy inwestycyjne, żeby inwestowały w firmy, które robią coś ze środowiskiem, dla dobra środowiska, robią coś dla sprawiedliwości społecznej, robią coś w kierunku, żeby państwowe rządzenie było jeszcze lepsze. No teraz każdy inwestor czy doradca inwestycyjny, no to jest zobowiązany, żeby tylko produkować pieniądze, żeby była ta forsa, żeby były dochody i tam gdzie się najwięcej zarabia, no to było w interesie tego, co daje pieniądze, żeby dostał jak najwięcej pieniędzy. Nikogo w wolnym rynku w Ameryce nie interesowało, jak jakieś tam, że dżungla, że trzeba inwestować, dlatego że ktoś wykupił dżunglę i nie będzie jej wycinał. No a to tak mniej więcej się do tego sprowadza. Nikt nie chce inwestować w takie idiotyzmy, nikt nie chce inwestować, powiedzmy, w spekulacje dwutlenkiem węgla.
No a do tego właśnie rząd Bidena i ci wszyscy komuniści sprowadzają to. Interes inwestora został zrobiony na ostatnim miejscu. Normalny Trump zakazał Ministerstwu Pracy, żeby doradzało inwestowanie właśnie w tych sprawach, tam gdzie nie są jakie materialnie, nie ma zwrotu finansowego, tylko jest to traktowane politycznie i to było zabronione i to jest normalne. Każdy normalny człowiek powinien to rozumieć. Dużo tych menadżerów, no to zaczęło prawidłowo w sumie unikać tych spraw klimatycznych, społecznych, czy państwowe rządzenie. No i teraz komunistyczne Ministerstwo Pracy przyszło i powiedziało, że ci menadżerowie po prostu zostali zamrożeni, że oni po prostu bali się cokolwiek robić. No i teraz Biden pozwolił im działać. No i mają, są legalnie zabezpieczeni przed tym, jeżeli będzie jakaś wpadka. Teraz jeżeli ktoś przyjdzie do tego doradcy finansowego i mówi, dlaczego nie inwestowałeś, żebym miał jak najwięcej kasy, tylko zacząłeś inwestować w jakieś środowiskowe i to wszystko upadło, no to rząd teraz powiedzmy powie, że ten doradca nie jest odpowiedzialny za to, że miał pilnować kasy, a po prostu kasę inwestował gdzieś indziej. No te wszystkie sprawy też rządzenia i sprawiedliwości społecznej, no to zmienia te ryzyko, zmienia, no i ułatwia najróżniejszym hochsztaplerom bycie finansowaniem. Najważniejsza sprawa w tym, co administracja Bidena zrobiła, no to jest to zabezpieczenie prawnicze. To jest zabezpieczenie prawnicze. Jeżeli oni inwestują gdzie normalny człowiek by nie inwestował, no a drugi taki cel, no to jest to, żeby te pieniądze zaczęły właśnie wchodzić w te wszystkie inwestycje środowiskowe, sprawiedliwości społecznej i rządzenia państwowego, no bo bardzo często jak ktoś ma plan ten emerytalny 401k, no to tam są pewne część inwestycji takie, no w zasadzie automatycznie są wpychane i kupowane, no i każdy może powiedzieć nie chcę tego, nie chcę tamtego, no ale te 5 czy 10%, które menadżer ma, jaki taki z punktu, no to będą inwestowane. Będą po prostu inwestowane w firmy, które normalny człowiek by nigdy nie zainwestował, no ale to nikt nie wchodzi tam i nie wykreśla, nie mówi, nie chce tego. Także pracownicy, którzy emeryci, którzy mają te pieniądze odkładane przez wiele, wiele lat, teraz będą płacili za to. Jeżeli te najróżniejsze dziwaczne inwestycje środowiskowo, społeczno, państwowo rządzenia, no to kto zapłaci? No zapłaci jak zwykle ten emeryt. No teraz już było. Te demokraci dali autoryzację na 90 miliardów dolarów za to w czasie tej covidowej paniki, no bo dużo tych planów emerytalnych pracowników państwowych po prostu dostało w dupę. No i kto to pokrywa? No oczywiście podatnik, który nie pracuje dla budżetówki. Budżetówka zawsze jest do przodu, budżetówka zawsze patrzy się na podatnika, no i stamtąd wyciąga łapy. Także te wszystkie plany emerytalne pracowników państwowych są pokrywane, no a
plany emerytalne pracowników indywidualnych niestety są na samym końcu. No, wszystkie te związki zawodowe w Ameryce, to jest budżetówka. Oni po prostu podpisują kontrakty, zarabiają dużo więcej niż w firmach państwowych. No im zależy. Zależy na tym, żeby promować się wszystkie, przepraszam, wszystkie te postępowe komunistyczne utopie, nawet jeżeli będą mniejsze jakieś zwroty od inwestycji, no ale komuniści, jako partia komunistyczna, ma w nosie tych swoich członków własnych komunistów. Oni po prostu chcą politycznie wygrać. No i teraz normalni ludzie dostaną w tyłek swoimi pieniędzmi, będą musieli zapłacić. I dlatego to wszystko się stało we wtorek przed świętem Dziękczynienia. No, cwaniacy zawsze robią takie rzeczy wtedy, kiedy ludzie patrzą na jakieś inne rzeczy. Te wszystkie środowiskowe inwestycje, te wszystkie środowiskowe przedsiębiorstwa, no to one tam działają na zasadzie tego układu paryskiego, z którego normalny Trump się wycofał, no i oni w zasadzie chcą mieć zerową emisję dwutlenku węgla za kilka lat, no ale to nigdy nie będzie osiągnięte, co najmniej nigdy. No, przez najbliższe lata to nie będzie osiągnięte, albo może być to osiągnięte potężnym kosztem. A jak to będzie potężny koszt, no to ludzie jednak prędzej czy później jednak się zbuntują i zaczną po prostu domagać się normalności. No ale to będzie kosztowało. To będzie kosztowało właśnie tych ludzi, którzy mogliby mieć więcej pieniędzy. No ostrożnie trzeba jednak podchodzić do takich idiotyzmów. Jeżeli Ministerstwo Pracy, no to w ogóle wychodzi i mówi, no tak, no to trzeba tam inwestować w kompanie, gdzie nie ma dużo, gdzie ludzie się nieustannie zwalniają, albo są zwalniani, którzy nie są ciągle zatrudniani, no ale to nie jest rola Ministerstwa Pracy, żeby dyktowała to, co prywatne firmy mają robić. Ministerstwo Pracy, no to jest tylko w sumie od tego, żeby tam było jakieś bezpieczeństwo i nadużycia, ale decyzje jak prowadzić firmę, no to Ministerstwo Pracy nie powinno się wpieprzać w to. To wszystko to jest wolny rynek i w zasadzie wyzysku jako takiego no to nie ma, ale nie mogą komunistycznie ingerować w to wszystko. Także środowisko, sprawiedliwość społeczna i państwowe zarządzanie wchodzi po prostu w amerykańskie emerytury. No ta podstawowa emerytura, no to jest tak zwany Social Security. No to normalnie to każdy, kto pracuje, no to ma pobierane 7,5% od pensji. Pracodawca dodaje 7,5%, także to jest 15% rocznie jest odkładane. No te Social Security, no to jest tylko pobierane chyba do 110-120 tysięcy. Największa teraz możliwa wypłata tego Social Security, no to jest tam chyba 3,5-4 tysiące miesięcznie. No ale to trzeba pracować, to trzeba w miarę dobrze zarabiać, no i trzeba pracować 30-40 lat, żeby coś takiego uzyskać. No ale to jest ten podstawowy Social Security. I te 401, no to jest właśnie obok tego albo powyżej tego wszystkiego.
Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Widzicie, co się dzieje. Komuniści po prostu zabijają Amerykę. Przekaż dla socjalistów, co głosowali na Bidena i demokratów. No nie wiem, dlaczego głosowaliście, nie wiem, dlaczego znowu doprowadzacie do tego, że Ameryka jest niszczona, no ale prędzej czy później chyba jest nadzieja, że się nauczycie. Zdrowia dla normalnych.